Witaj serdecznie, Szymon Spolankiewicz do Ciebie mówi. Zdrowy i bogaty dom. Artykuł ze strony akademiawiem.pl. Na wstępie odpowiedz sobie na pytanie. Czy jesteś właścicielem swojego życia, czy tylko je wynajmujesz? Zdrowy i bogaty dom. Czy zdarzyło się Tobie kiedykolwiek odwiedzić dom, w którym czujesz się wspaniale, śpisz wyjątkowo dobrze, odczuwasz przyjemny zapach i ciepło, a mieszkańcy są szczęśliwi i masz ochotę zostać tam na dłużej? Czy Twój dom też taki jest? Wyobraź sobie, że Twój dom, Twoje mieszkanie, że Ty i Twoje życie, Twoje uczucia i emocje, Twoje relacje z rodziną i z innymi ludźmi są pełne harmonii, miłości, pełne kreatywności, radości, uśmiechu. Że Twoje zdrowie i finanse są w zgodzie, są na plus. Że rozwiodłeś się z nieszczęściem, a poślubiłeś szczęście. Jesteś mądry, jesteś mądra, jesteś szczęśliwy, jesteś szczęśliwa. Podziwiasz siebie, inni podziwiają ciebie, kochasz i jesteś kochany, kochana, masz zdrowy i bogaty dom. Zdrowy i bogaty dom to optymalność w nas, wokół nas, w naszych zachowaniach, w finansach. To wzbogacanie codziennie w radość, uśmiech, zdrowie, miłość, finanse. Zdrowy i bogaty dom to cztery pory roku. To wiosna. Codziennie wiosna, codziennie radość z narodzin nowego. To lato, codzienne lato z pielęgnacją dobra, tego co zasiane wiosną, dobrych proporcji. To jesień, codzienna jesień, czas zbiorów, podsumowań. To zima, codzienna zima, czas refleksji, wyciszenia. Cztery pory roku to całość. To my, to ty. Zdrowy i bogaty dom. I ponownie odpowiedz sobie na pytanie. Czy jesteś właścicielem swojego życia, czy tylko je wynajmujesz?